Cześć, ja się nazywam Mateusz Duszyński, jesteśmy w Norymberdze i zapraszam Was na największe targi poświęcone strzelectwu w Europie. Istne europejskie SHOT Show, targi IWA Outdoor Classic 2024. Jubileuszowe targi, raj dla miłośników strzelectwa outdooru i wszystkiego, co jest związane z bronią palną. Zapraszam Was serdecznie. Jestem 20 metrów od wejścia i po prostu nie wiem gdzie iść, jakby wydaje mi się, że to jest dopiero 1% tego wszystkiego, co tutaj można zobaczyć. Niesamowite to jest. Pierwsze stanowisko, na jakie już się zdecydowałem, to jest stanowisko firmy Tanfolio. Ja z pistoletami Tanfolio tak naprawdę miałem bardzo mało do czynienia. Obawiam się, że według mnie to są bardzo niedocenione przeze mnie osobiście pistolety. Przepraszam Was, ja jeszcze jestem w takim pierwszym szoku, ile tu jest rzeczy do oglądania. Człowiek wchodzi i chciałby po prostu wszystkiego dotknąć. Zaczynam rozumieć dzieci, które wchodzą do wesołego miasteczka czy na jakiś plac zabaw. Po prostu już po wejściu lecą po prostu wszędzie. Niesamowite miejsce. No nie jest jakoś porażająco lekki, ale w porównaniu z klasycznymi konstrukcjami fajny, zgrabny karabinek. To jest taki typ broni, który w Polsce, na naszym polskim rynku praktycznie nie występuje, czyli nowoczesne karabinki lever action. Coś pięknego. Jeszcze się okaże, że się przekonam do tureckiej broni. Zobaczymy. No i wersje bardziej utaktycznione. Strzelba lever action z kolimatorem. Mam identyczny na moim karabinku postapokaliptycznym na nabój 410. Rock Island Armory. Już tę firmę przynajmniej z nazwy kojarzę. This is our rear 5.0E and our rear defense wall. In 9mm? Yes, both 9mm. Yeah, pretty nice. Yes, nice. Już taki pierwszy szok minął, trochę się uspokoiłem, zaczynam sobie budować jakiś plan. Postaram się Wam pokazać stoiska przynajmniej tych najbardziej znanych w Polsce producentów. Zobaczymy, jakie mają nowości w ofercie, a także no oczywiście pokażę Wam wszystkie ciekawostki, których my nie znamy, a które może chcielibyśmy mieć. Nie dość, że złoty, to jeszcze taki tygrysi. No i to, czego my w Polsce cywilnie posiadać nie możemy. 50. A nie, przepraszam, to jest 44 Magnum jeszcze. Także to jeszcze przejdzie. Z tym się jeszcze nie spotkałem. To jest Battle Pack. Hermetyczne takie pudełko, no jednorazowe. Na amunicję. Jak widać, PMC robi też amunicję typowo taką służbowo-obronną. Ja o tym nie wiedziałem. Bardzo ładne grzybki tam widać. O, jakie malutkie. Bardzo żałuję, że nie mogę stąd kupić amunicji. Ale by były zakupy.
I moja ulubiona firma produkująca wszelkiego rodzaju pudełka. Zrobię reklamę, co mi tam, znaczy w sumie i tak robię reklamę wszystkich tych firm. Dosyć tanio, dosyć porządnie. Mają rozwiązania praktycznie na każdy nabój. Od małych pudełeczek na amunicję, po wielkie, wielkie skrzynie, skrzynie na broń. Czego by nie mówić, jak się wchodzi do amerykańskiej strefy, na amerykańskie stanowiska. To naprawdę, nigdy nie byłem w Stanach, ale mam wyobrażenie, że właśnie tak wyglądają amerykańskie sklepy z bronią. Jak większość producentów ma kilkanaście sztuk, jakoś ładnie wyeksponowanych, tak u Amerykanów cały rządek strzelb, karabinów, pistoletów jest na bogatości, naprawdę. A, też on jest piękny. Fajne, nowoczesne przyrządy. Choć trochę niepotrzebny ten biały kształt tutaj z tyłu. Jest elegancki. Mimo, że firmę Mossberg generalnie kojarzymy ze strzelbami, przynajmniej w Polsce, to robią też naprawdę fajne pistolety. One się w Polsce jakoś nie przyjęły szczególnie. Ale naprawdę ten Mossberg MC20... Fajny pistolet. Mam wrażenie, że Amerykanie idą troszeczkę inną drogą niż Europa, jeżeli chodzi o taki ogólny design, jeżeli chodzi o broń palną. I naprawdę fajnie jest zobaczyć coś zupełnie innego, czego my w Polsce nie mamy. W Polsce, w ogóle w Europie. Mam wrażenie, że trochę się świat podzielił, że Europa dalej dąży do tego, żeby zrobić Glock Killera, że Europa ma taki punkt honoru, natomiast Amerykanie idą własną drogą, jednocześnie dalej rozwijają swoją 911, ale także idą w zupełnie nowe konstrukcje. Bardzo to jest ciekawe. Ja w ogóle bardzo lubię ten taki społeczny aspekt związany z bronią. Dlaczego coś gdzieś powstaje, po co, jaki wpływ mają na to regulacje prawne. Tutaj, gdzie mamy tak naprawdę zderzenie wszystkich kultur, mamy Europę, mamy Amerykę, mamy Azję. Niesamowita sprawa. No jak dziecko po prostu, słuchajcie. Przepraszam, godzina chyba już minęła, ja dalej się trochę boję, że nie dam rady tej relacji sensownie zmontować, bo chciałbym być wszędzie. Staję przy jednym stanowisku, widzę, że obok coś już się dzieje. Ludzie mi mówili, którzy już wcześniej byli na targach IWA, że jest to niesamowite przeżycie, że nie da się tego wszystkiego zwiedzić, nawet w te wszystkie 4 dni targów. Ja im nie wierzyłem, no jakaś tam hala trochę wystawców, ale teraz wierzę, naprawdę. Żeby to wszystko zobaczyć, targi by musiały trwać tydzień. Ja nie mam nic przeciwko. Dobra, słuchajcie, wejdziemy sobie na salę z Airsoftem. Ja nie jestem fanem i absolutnie się nie znam na Airsoftie, także jak będę jakieś głupoty opowiadał, to mnie poprawcie, ale mam tutaj kilku znajomych, z którymi chciałbym zbić piątkę. Cześć, jestem Mateusz z Airsoft Zone. Tutaj mamy sklep airsoftowy, natomiast jesteśmy nie tylko sklepem detalicznym, ale też dystrybutorem. Sprzedajemy różne akcesoria do broni palnej oraz airsoftowe, taktykę, mundury oraz wyposażenie. Tutaj na IWA mamy trochę z naszych produktów. Są też przedstawiciele handlowi, m.in. ja, który pracuje w zbiorach we Wrocławiu i zajmuje się polskim rynkiem. Mamy na przykład repliki airsoftowe napędzane gazowo na licencji BNT. Pewnie osoby, które zajmują się strzelectwem, kojarzą tą markę. Replika ma napęd gazowy. Magazynek ma gaz oraz kulki. I zasada działania jest praktycznie taka sama jak broni palnej, więc jest to na przykład fajne, żeby sobie poćwiczyć manual albo jakieś tam przenoszenie celu i tak dalej. Wiadomo, odrzut może nie jest aż taki silny jak w prawdziwej wersji, ale jeżeli chodzi o taki tam tańszy trening, no to jest super sprawa. Tutaj mamy replikę snajperską. Ona ma napęd sprężynowy. Nie ma tutaj potrzeby używania żadnego gazu. Ładujemy tylko kulki i napędzamy ją po prostu naciągając sprężynę, która jest tutaj w środku w mechanizmie. I tutaj też replika działa. Jest na licencji też BNC-ka. Można ją kupić w różnych długościach i ona po prostu działa na tej zasadzie napędu gazowego i jakby nie wymaga nic więcej od nas, żeby być wykorzystana, żeby działać.
Ja nie kojarzę samej firmy, ale zwróćcie uwagę, że coraz częściej wykorzystuje się te laserowo wycinane panele mole. To jest naprawdę fajne rozwiązanie. Tak samo jak rezygnacja z rzepów na rzecz takich klamer, to jest dużo cichsze, jeżeli ktoś faktycznie używa kamizelki w takich realnych sytuacjach. Także ono jest, powinno być przynajmniej troszeczkę bardziej odporne na zabrudzenia. So, 60 per minute, one 60. Per second. 60 per minute. Yes, sir. So, three uh-huh. calibers, 9 yes. mm, 5.6, 308. Very affordable, 50K USD. Jesteśmy na stoisku Nextorcha, całkiem obleganym, muszę przyznać. Pochwalę się, że oficjalnym dystrybutorem Nextorcha na Polskę jest firma Arobroń, z którą dzisiaj tutaj współpracuję. Także zobaczymy, co fajnego ma do zaoferowania Nextorch. This one is our TA-30C, as you can see. It is mainly for the tactical using at the applications. Mm-hmm. It is perfect to use with accessories like the tactical ring. This is the tactical ring. And from the functions, as you can see at the tail switch here, there is a tail switch button here. It can activate the momentary on, and also it can activate the one step zone mode. You can just press it for the momentary on and press it down for the tactical use. And it has a rotatory switch here. So this rotatory, it has four modes. One is the low mode, and the medium mode, and the higher mode, and the tactical mode. Yeah. This is the low mm-hmm. mode. Low mode is mainly for the short distance to checking some documents or driver license, or sort of very near close in distance. And this one is much more bright. And also for the maximum mode is 1600 lumens. Yeah, so this one is the strong mode. Yeah. Rozwiązanie dla funkcjonariuszy służb do przypięcia gdzieś tam do munduru, takie światełko na pewno, zwłaszcza w pracy na ulicy, zwiększa to widoczność i bezpieczeństwo. Firma Vega Holster, ja osobiście nie znałem, widzę, że ma bardzo szeroki wachlarz dostępnych kabur. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że macie zarówno takie klasyczne kabury parciane, znaczy klasyczne kabury parciane, kabury, których ja generalnie za bardzo bym nie polecał, ale czekajcie. Nie we wszystkich, ale tutaj widzę bardzo fajne rozwiązanie, postaram się wam to pokazać. To jest parciana kabura, ale normalnie z polimerowym wkładem. Że tak powiem, ta część, która zakrywa spust, jest w zupełności twarda z tego, co widzę, i ma normalnie blokadę. Tak samo chyba przed chwilką tutaj widziałem, o, kabura, która z zewnątrz wygląda na klasyczną kaburę skórzaną rodem z lat 80., ale wkładka jest polimerowa, czyli tak naprawdę spust macie chroniony, macie blokadę, bo to jest taka kabura, powiedzmy już, którą można jakoś tam nosić na zewnątrz. Fajna sprawa. Muszę zobaczyć, czy ktoś to dystrybuuje w Polsce, bo szczerze, kupiłbym sobie coś takiego. No i słuchajcie, takie bardziej klasyczne kabury, znaczy klasyczne. Klasyczne służbowe kabury, w pełni polimerowe, odblokowywane przyciskiem. Chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę na tą, jeśli chodzi o ten kapturek. Ja on się zwalnia po prostu w ten sposób. Kapturek chroni wam tak naprawdę cały tutaj z tyłu mechanizm. Zwracam też uwagę, że gdybyście, o, tak jak tutaj widać ładnie, gdybyście mieli pistolet z kolimatorem i chcieli pod niego kaburę, to ten kapturek się naprawdę bardzo przydaje, jeżeli na przykład położycie się na ziemi, żeby strzelać z karabinku, będziecie mieli przy pasie pistolet, to jeżeli tego kapturka by tu w ogóle nie było, no to kolimator dostaje tak naprawdę piachem i może nawet się nie zepsuje, jak jest dobry kolimator, ale chodzi o to, że sobie go zapiaszczycie. Jak macie ten kapturek, a to jest praworęczna, ja lewą ręką wyciągam, on tutaj w tym przypadku odskoczy po prostu od siły pociągnięcia. Także jakby on sam w sobie nie zabezpiecza broni, ale zabezpiecza wasz kolimator. Kamera niestety nie pokazuje
jak to powinno w rzeczywistości wyglądać. W kamerze te kropki są dużo większe, czy przynajmniej w mojej, ale ludzkie oko no widzi tutaj bardzo fajną, normalną kropkę w bardzo fajnym, małym kolimatorze. Jeszcze 10 lat temu nie do pomyślenia było, żeby w takim zigzałerze P365, w ogóle nie do pomyślenia było, żeby iść w zegzałer P365, ale rozumiecie, o co chodzi, żeby technologia pozwalała na to, żeby na tak małym pistolecie zamontować tak fajny, mały kolimator. Firma Maskpol, kącik okrzęsowy, firma, która produkuje od 55 lat dla wojska i innych służb mundurowych. Od 3 lat promujemy markę Mapa Tactical, powiązaną ściśle z rodzajem kamuflażu Mapa. Na tym właśnie bazuje, aczkolwiek to umundurowanie i akcesoria i inne wyposażenie oferujemy również w drugim kolorze, w oliwce, w Ranger Greenie. Też produkujemy umundurowanie, czyli spodnie, bluzy, surstrzele taktyczne i kamizelki, czyli poszycia, kilka wzorów, cięte laserowo w technologii LaserCAD, ewentualnie z systemem PulseMall do montażu różnego typu oporządzenia. Kamizelki mogą być wyposażone w standardowe płyty SAPI do rozmiaru L. Mniejsze płyty mogą być montowane 25-30, ponieważ w środku jest, w każdej kamizelce, w każdym poszyciu jest winda, która stabilizuje nam płytę w pionie i ona wtedy jest dobrze ułożona w kamizelce. Możliwość montażu także, jeżeli chodzi o balistykę, balistyki na pasach bocznych, na kamerbandach bocznych, również w specjalnych kieszeniach, też do zabezpieczenia właśnie boków użytkownika przez twardą balistykę. Jako uzupełnienie tej oferty mogę zaproponować, również zaprezentować hełm, jedyny hełm na rynek cywilny, produkowany właśnie przez naszą firmę, który jest podobny do hełmów bojowych używanych przez wojsko, aczkolwiek jest w niższej klasie balistycznej, czyli tu jest tylko odporność na pocisk 9 mm parabellum. Można go, jest certyfikowany w klasie długiej NIG. I do tego odłamek też na poziomie 450 metrów na sekundę. Fajnie wykonany, trochę szkoda, że nie w wyższej klasie, ale przez to jest całkiem lekki. Także jakby ktoś potrzebował hełmu, który niekoniecznie wytrzyma strzał z kałacha, no to myślę, że całkiem sensowny wybór. Dobra, chyba jedna z najbardziej znanych firm, jeżeli chodzi o akcesoria do broni palnej, Fab Defense. Stanowisko mają bardzo duże, zobaczymy co tutaj ciekawego mają. Kolejny adapter na Glocka. Ja nie jestem ich fanem, ale jakby ktoś miał Glocka i chciał sobie, że tak powiem, takiego para PM-a z tego zrobić, no to czemu nie? Ale wygląda to całkiem fajnie. Mam wrażenie, że jeszcze parę lat temu te plastiki używane do tego były takie tanie, jakby bo było to takie kwadratowe po prostu. W tym momencie, słuchajcie, fajny, składny PM-ik się z tego robi. Wciąż uważam, że troszeczkę taki przerost formy nad treścią. Nie będzie to jakoś zabójczo celne, zwłaszcza, że no widzę, tutaj jest jakby no celownik jest częścią konwersji adaptera, a nie broni. Ale do zabawy. Zależy też znowu, ile to będzie kosztować. Wiele rozwiązań jest bardzo fajnych, ale niestety jak już wchodzą na rynek, okazuje się, że kosztują pół tego, co normalny PM, więc już zwykle warto jest chyba dołożyć i kupić sobie, nie wiem, Striboga. Słuchajcie, ale tutaj jest całkiem kulturalnie zmodyfikowana MP5. Nie żeby MP5 była jakaś archaiczna, ale powiem wam, kolba taka solidna, trochę a la AR, przód z szynami, z chwytem. Bardzo fajnie się to prezentuje. Pan chwileczkę ze mną porozmawiał, także pokazał mi co i jak dokładnie, o takich małych feature'ach, zmianach, o których ja nie miałem pojęcia. Składana kolba czyni z tego naprawdę kompaktowe narzędzie. Trochę mnie ta linka ogranicza, która tego Glocka trzyma, no ale takie
taka specyfika tych targów. No i co, słuchajcie, macie Glocka w środku, a roczka przeładowania jak w AR-ze. Zwróciłem uwagę jeszcze wcześniej na tę konwersję, no i tak spojrzałem, oni chyba tutaj czegoś nie zamontowali. To jest po to, że jeżeli macie kolimator na swoim pistolecie, to możecie używać tej konwersji razem z tym pistoletowym kolimatorem. Chyba jednak trochę jestem gadżeciarzem. Uchwycik na dwa magazynki. Uważam, że to mega niepraktyczne. Cieszę się, że tutaj jest anglojęzyczne stanowisko. Mogę to mówić, bo mi się trochę czuł skrępowany, jakby stanowisko było polskie. Ale do zabawy jak najbardziej. O, tą firmę skąd już znamy. Ale możemy lecieć. Lecimy? Witek, chcesz się wypowiadać? Dobra, to będzie dubel, jeszcze raz. No powiedz o planie. Stańmy tu, nie? Cześć, z tej strony Tomek, Rifle CX. Jesteśmy na IWA Outdoors w Norymberdze. Przyjechaliśmy tutaj z naszą nową ofertą. Pokazujemy gotowe systemy do czyszczenia broni. Kupujecie zestaw dedykowany do waszej broni palnej, do karabinu, pistoletu dla myśliwych, czyli bolt action, i do dubeltówek dla shotgunów. Skanujecie kod QR, idziecie do instrukcji na YouTubie krok po kroku, jak to wyczyścić. Szybko i łatwo. To jest nasza dewiza. Mamy wszystko, co jest potrzebne do czyszczenia broni. Możemy tu zobaczyć. Słuchajcie, nasze borsnejki, które możecie połączyć koniec z początkiem. Dzięki temu czyści się dużo łatwiej i szybciej. Nasze czyściwo ochronne, które ratuje wasz stół i wasze małżeństwo, jeżeli żona pilnuje, czy się nie brudzi. Oraz nasze czyściwa do czyszczenia broni, twarde, nie zostawiające nitek. Silencer cleaner do czyszczenia tłumików, to jest hit na tych targach. Wielu producentów tłumików pyta, chce testować. Miejmy nadzieję, że zaowocuje to współpracą. Zapraszam serdecznie na naszą stronę, na nasze social media. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Piweczko do wyboru. I takie stanowisko mi się podoba. Super. Wasze zdrowie. I dla wszystkich, którzy się oburzają, że tu jest przecież broń, na IWA w Niemczech można. Super. Ale spuściki piękne. Cześć, jesteśmy Son of Gun z Poznania. Pierwszy raz jesteśmy na IWA i w tym roku pokazujemy nasze nowe prototypowe karabinki szturmowe SOG LE. Jest to broń oparta o już działający nasz system SOG X, tak, 9 mm, i w chwili obecnej jesteśmy w trakcie testów nad naszym karabinkiem SOG LE, który będzie multikalibrową platformą 9 mm, 5.56, 2.23 i 300 Blackout. Całość dolnej części i korpusu buffera będzie wykonana z polimeru wzmocnionego przez włókno węglowe. Całość naszej produkcji jest oparta o system AR-owy, który został, jak widzicie, designersko zmieniony zewnętrznie, tak żeby był bardziej nowoczesny, bardziej odpowiedni do wymogów współczesnego użytkownika. Karabinek naprawdę jest całkiem składny. Jeżeli chodzi o ergonomię, troszeczkę podobna do AR-a. Przełącznik rodzaju ognia mamy AR-owy. Jeżeli chodzi o komorę nabojową, okno wyrzutu łusek, to jest to, co znamy z AR-ów. Rączka przeładowania jest według mnie w najlepszym takim ergonomicznie miejscu. Jest po prostu tutaj lewa ręka, ma świetny dostęp. Wydaje mi się, że można ją przerzucać na drugą stronę. Fajny karabinek. Wiesz, jak wygląda? Trochę się już pokręciłem. Poznałem dużo firm, marek, o których nie miałem pojęcia, albo zorientowałem się, że te marki, które kojarzę z jednego z dwóch egzemplarzy, tak naprawdę robią dużo innych modeli, które w ogóle nie są dostępne w Polsce, one nie występują. Natomiast teraz idę do miejsca, gdzie już widzę wielkie logo
Glock, Glock Perfection, widzę Magtech, Sellier Bellot, także wydaje mi się, że tutaj jest taka hala z takimi stałymi wystawcami. Stanowisko Glocka jest ogromne, bardzo fajne, jest mnóstwo pistoletów tutaj wystawionych i naprawdę widać, że Glock dba o tą swoją tradycję, nawiązuje do swojej tradycji. Fajne, fajne miejsce. Zupełnie inny klimat, mają to takie większe stanowiska od tych takich małych, małych kiosków, zwłaszcza tych dużych firm. Przeszedłem się po takich dużych firmach w tym momencie. I naprawdę jakby funkcjonując w strzelectwie te parę lat, korzystając z tych produktów, mając jakieś sympatie, antypatie związane z tymi produktami, tutaj przyjeżdżacie i spotykacie się z ludźmi, którzy są mniej lub bardziej bezpośrednio odpowiedzialni za to, jak te produkty wyglądają. Oni są tutaj też po to, żeby wysłuchać opinii klientów, zorientować się, jakie są potrzeby rynku i stworzyć nowe produkty. Jeden z fajniejszych modeli Glocka według mnie, Glock 48, fajny kompaktowy pistolet z jednorzędowym magazynkiem. W Polsce one już są dostępne, także uważam, że jeżeli chodzi o Glocki, taka opcja do noszenia na co dzień, warto się tym zainteresować. To jest bardzo fajna konfiguracja z kolimatorem RMSC. Nie kojarzę szczerze mówiąc firmy, ale Glock 48 to jest takie moje odkrycie, którego już jakiś czas temu dokonałem. I uważam, że to jest naprawdę fajna opcja, zwłaszcza jeżeli chodzi o noszenie na co dzień. On jest stosunkowo duży, ale jest bardzo, bardzo płaski. Czego by o Glocku nie sądzić, to ten pan wywarł niesamowity wpływ na to, jak współczesne pistolety wyglądają. Glock 36 w kalibrze 45, on jest jednorzędowy, bo jednak te dwurzędowe Glocki w kalibrze 45, o, tutaj mamy Glocka 30, mimo że to jest Glock, to chwyt jest już troszeczkę grubszy. Dla mnie już bardzo niewygodnie trzyma się te dwurzędowe wersje Glocków w kalibrze 40-45. Mamy tutaj taką bardzo fajną prezentację, taki przekrój przez Glocka. On jest w pełni funkcjonalny. Wszystko tutaj widać. Zastanawiam się w tym momencie, czy to w Polsce podpada pod ustawę o broni i amunicji. Wyobrażam sobie, że jest przynajmniej problematyczne. Super, tu jest wszystko pokazane. Widać elegancko bijnik, sprężyna bijnika, jest przekrojona lufa, mechanizm spustowy, system reglowania. O ile ja bym dał za taki pistolet, żeby móc go używać do szkoleń, do prezentacji. Mega fajna sprawa. Kolejny Glock, którego ja już miałem okazję używać, to jest Glock FX. To jest Glock przystosowany wyłącznie do amunicji nieletalnej, do szkoleń Force on Force. Bardzo fajna opcja. W Polsce niestety tylko na promesę, ale bardzo fajne narzędzie treningowe. Jakiś czas temu się wahałem, czy by sobie takiego Glocka nie sprawić i myślę, że jeszcze do tego tematu wrócę. Mało jest tak dobrych metod na sprawdzenie tak naprawdę swoich umiejętności związanych z ewentualnym użyciem broni w praktyce, jak właśnie treningi force on force z tego typu pistoletami. Słuchajcie, i znowu coś, co w Polsce praktycznie nie występuje, czyli małe rewolwery przeznaczone do noszenia tak naprawdę na co dzień. Ale to jest świetny maluszek. Nowoczesny. Spust jest ciężki, ale no da się go opanować. No jeszcze trochę do mistrzowskiego poziomu mi brakuje. Bardzo fajne, przyjemne. Amerykanie kochają to nosić tak na co dzień. Dla mnie wydaje mi się, to jest trochę zbyt pękate, po prostu odznaczałoby się, ale gdzieś w domu, w szafce, do obrony domu taki maluszek, czy gdzieś w samochodzie jako zapasowa broń, tam gdzie jest to legalne, dlaczego nie. Kawałek obok, już nie taki maluszek, tylko Taurus w kalibrze 44. W pewnym momencie chciałem takiego kupić, one są dostępne w Polsce z tego co kojarzę. Z jakiegoś powodu tu bęben się nie otwiera, może jest przyblokowany, nie wiem. No i to już jest kawał armaty. To jest tak naprawdę największy taki sensowny kaliber, jaki w Polsce możecie posiadać na te pozwolenia sportowe, na pozwolenia kolekcjonerskie. Mega fajny. O, i widzę, że jest jeszcze większy obok. Jest 3-4-5-4 kazuł. Niewiele większy od tego na 44, ale nabój nieporównywalnie bardziej potężny. No i świat belotki. Ja mimo wszystko nadal jestem fanem tej amunicji.
jak tylko mogę, jak tylko jest belotka dostępna do danego rodzaju broni, te belotki używam. Jakby to jest fajna czeska amunicja. Ludzie trochę w pewnym momencie zaczęli narzekać na jakość dziewiątki belotki. Zobaczcie, różne pociski. Aż zrobiłbym sobie zdjęcie takie poglądowe, instruktażowe na kursy na patent. SFP 9 niedługo na moim kanale zobaczycie troszeczkę więcej, ale jeżeli chodzi o HK, to jest chyba mój ulubiony wybór. I tutaj z tym normalniejszym zwalnianiem magazynka palcem, a nie dźwigienką. Fajna wersja ta długa, aczkolwiek chyba nie dla mnie. Zdecydowanie preferuję krótszą. HK G28Z, już kawał karabinu. Bardzo fajna lunetka za nie zamontowana. Trochę się boję pytać, ile za taki zestaw. Fajny już taki battle rifle. To jest 7,62x51, także to już nie jest karabinek. To jest pełnowymiarowy karabin ze wszystkim już tak naprawdę. Trudno mi się ustawić tak, żebyście go całego zobaczyli, ale naprawdę fajny kawał karabinu. No i mówcie co chcecie, ale ja uważam, że klasyczna MP5, ta dłuższa wersja, nie ta skrócona, ma mnóstwo uroku, ale dlaczego dźwignia zwalniacza jest umieszczona tutaj? Tu jeszcze pół biedy, bo mamy klasyczne odpięcie. Super. Bardzo klasyczna linia, mam chyba jakiś taki sentyment do broni z początku drugiej połowy XX wieku. Bardzo fajna konfiguracja, już oczywiście trochę przestarzała, ale niewątpliwie chyba jedna z najbardziej kultowych broni na tych targach. Okej, okay, now smile. Smile. Thank you. Trenażer Mantis to jest coś, co już testowałem dla was parę lat temu tak naprawdę. Tutaj mam okazję zobaczyć, jak to chodzi na replice tak naprawdę, która symuluje odrzut broni. Gotowy? Żeby nie było, coś tam umiem strzelać. Nie najgorzej, trochę błędów Mantis pokazał. Bardzo fajne urządzenie. Jeżeli chcecie pełny materiał o Mantisie, to możecie sobie sprawdzić film jemu poświęcony. Zapraszam serdecznie. No i mamy ściankę Smith & Wessona. Piękne są te krótkie rewolwery. Ja mam co prawda rewolwer, ale jakby zupełnie innego rodzaju. Te współczesne, dobrze wykonane rewolwery. To jest coś pięknego. Smith & Wesson mimo wszystko jest cały czas prezentuje super poziom, no klasa po prostu. Później się tu nie schodzi. Jakie wspaniałe urządzenie. Możecie o mnie wiedzieć, że jestem fanem malutkich pistoletów, kaliber 25, malutki, Precision Small Arms z Nevady, z USA, coś pięknego, zwróćcie uwagę na te okładki. No i zobaczmy, jakaś kolejna niszowa firma się tutaj wystawia. One with an off and one without. We think it's just right now. And hopefully it's going to be here.
Ostatni hit Kanika, czyli model Rival S z metalowym szkieletem. Jeżeli jakikolwiek Kanik ma być rywalem jakiegokolwiek pistoletu, to będzie właśnie Rival. Możecie wiedzieć, że ja wielkim fanem Kanika nie jestem, ale tutaj zrobili sobie z Rivala S naprawdę fajnego race guna. Kolimator montowany nie na zamku, tylko na szynie. Półeczka pod kciuk ręki lewej. Powiększone zwalniacze. Kultura pracy jest naprawdę fajna. Także te Kaniki premium, fajnie skonfigurowane, mogą być fajnymi pistoletami, aczkolwiek i tak fanem marki jeszcze długo nie zostanę. Jest trochę spokojniej, mamy małą przerwę. Trochę odpoczęliśmy, coś zjedliśmy. Mam jeszcze kilka punktów, które chciałbym dzisiaj odwiedzić i powoli ten dzisiejszy dzień będzie dobiegał końca. Już to chyba parę razy mówiłem w tej relacji, ale ja jestem w szoku, jak wielkie jest to wydarzenie. Jak dużo tu jest firm. Tutaj jest 1080 wystawców. Niesamowite to jest. Myślę, że prawdą jest to, że te 3 czy nawet pełne 4 dni nie wystarczyłyby, żeby tak naprawdę wszystko wziąć do ręki, obejrzeć, zobaczyć, poznać. Warto, jeżeli kiedykolwiek tutaj będziecie przyjeżdżać, mieć plan. Ja już w przerwie usiadłem sobie z książką od organizatora. Zaznaczyłem jeszcze firmy, które dzisiaj chciałbym odwiedzić. Naprawdę tutaj dziesiątki tysięcy kroczków można sobie zrobić. Także dla fanów zdrowego trybu życia myślę, że całkiem fajna opcja. Mnóstwo nowych ciekawostek dopiero wchodzących na rynek. W dużej mierze to są oczywiście produkty, które nigdy tak naprawdę rynku nie zdobędą. Producenci tutaj pokazują swoje pomysły, swoje nowości. Nie oznacza to, że każdy pistolet, każdy karabinek, każda nowa kurtka, jaka tu jest pokazywana, wejdzie do masowej produkcji i będzie hitem. Absolutnie nie. Aczkolwiek producenci tutaj pokazują, co mają nowego, jakie mają pomysły, co chcą robić. Podoba mi się całkiem, że są zarówno producenci ci tacy stali, Glock, Smith & Wesson, Walter, czy też zupełnie nowi producenci, których ja w ogóle nie znam, którzy są jeszcze mało znani. Zbieram się, jeszcze mała przekąska i lecę dalej. Tu w tym holu jest bardzo ładne światło do nagrywania. Muszę powiedzieć, że ja się całkiem męczę, żeby ustawienia kamery dostroić na tych halach, bo tam jest sztuczne oświetlenie. A tu jest ładnie. Mogłyby być wszystkie hale tak ładnie oświetlone. Ja sobie stoję w tym momencie przy fontannie, przy wejściu. Bardzo miło tutaj jest. Jest tutaj też taka sekcja gastronomiczna, właściwie kilka takich sekcji gastronomicznych, ale to jedzenie to tak bym powiedział, że jak na jarmarkach bożonarodzeniowych w Polsce, czyli niezbyt smacznie, niezbyt dużo, za to bardzo drogo. Także warto tutaj na jakimś suchym prowiancie przyniesionym z domu funkcjonować. Thank you. Można powiedzieć, że taka dosyć klasyczna szafa z tymi półeczkami z boku. Ja mam bardzo podobną, ale w trochę niższej klasie. Tutaj macie, to jest safe dużo wyższej klasy niż S1, to jest safe klasy drugiej. Ale wielkościowo taka bardzo, bardzo klasyczna tak naprawdę szafa na broń. Yes, so we are pleased to present our novelty of 2024. This is gun safe for horizontal weapon storage. This is certified in Poland for S1, and yeah, the advantage of the safe that you can put the rifles horizontally, yeah, and you can use this in the showroom where there is no space on the floor, for example, or even at home where there is furniture, you just have it on the wall, and you sell in the same time weapons and you can sell safe on the same area, yeah, like without using extra space. So as I told you, it is certified in Poland for S1. There are compartments for ammo. Just slide indoors and bulletproof glass withstand 9mm shot. Yeah, so produced in Ukraine, available in Poland.
No i prawdziwa świeżynka, według mnie bardzo warta uwagi, pistolety Archon. Zupełnie nowe podejście do konstruowania broni krótkiej. Tutaj nikt nie próbuje już naśladować Glocka. Jak wydawać by się mogło, że generalnie w broni krótkiej, w pistoletach centralnego zapłonu trudno jest już opracować coś nowego, tak Archon pokazał, że wcale tak nie jest i że można zrobić pistolet z bardzo nisko położoną lufą, co za tym idzie fajnie ułożonym zamkiem, świetnie wyprofilowanym chwytem. Zwróćcie uwagę na to, że tu jest takie dodatkowe wybrzutrzenie, które wcina wam się tutaj w to miejsce w dłoni, pozwala troszeczkę inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni chwycić pistolet. To jest zupełnie nowa jakość chwytu. Spust jest poprawny, ale tak naprawdę to, czym Archon deklasuje według mnie konkurencję, to jest konstrukcja chwytu, konstrukcja całego pistoletu, ta linia, dynamika tego, jak tutaj wszystko leży. Już abstrahuję od takich rzeczy, że ma bardzo fajną fakturę tego chwytu. No to już się staje standardem, że producenci zwracają uwagę na to, żeby ten chwyt był fajny, miał fajną fakturę. Natomiast to, co ten chwyt robi dłonią, to jest coś niesamowitego. Chwyty według mnie dzielą się na trzy rodzaje, odkąd wszedł Archon. Chwyty dzielą się na takie, które nie pasują do ręki, chwyty, które pasują do ręki i chwyty, które wręcz modyfikują waszą dłoń, tak jak tutaj wypychają troszeczkę tutaj to ścięgno, żebyście mogli lepiej pracować na spuście, żeby odseparować troszeczkę kciuk od pasa wskazującego. Ten pistolet pomaga wam pociągać za spust płynnie, dobrze i kontrolować fajnie odrzut. Niesamowite to jest. Bardzo chętnie bym z tego postrzelał. Generalnie Archon Firearms Type B. Sercem pistoletu jest AF Speedlock. To jest system regulowania, który pozwala na to, żeby lufa była bardzo nisko w stosunku do ręki. Tak, pistolet trzyma się bardzo wysoko. W tym roku pokazujemy Type A, który jest przedłużeniem konstrukcji z perspektywy długości samego zamka. To jest pełna wersja tego pistoletu. Od zeszłego roku mamy też w ofercie modułowy chwyt. Można sobie zbudować ten chwyt według uznania. Wszystkie komponenty chwytu są w zestawie. Można go sobie zbudować na subkompakta, full size albo kompakta, w zależności tego, jakie dobierzemy akcesoria. A oprócz tego chwyt jest modułowy pod kątem samej tekstury. Można sobie tą teksturę wymienić, ona jest zwyczajną naklejką, która ma bardzo mocny klej. Dzięki temu można stworzyć sobie pistolet do sportu, do noszenia. To właściwie nie ma ograniczeń z tej perspektywy. Zajrzymy jeszcze na stanowisko firmy Kral Arms. Kral Arms jest taką firmą, która kiedy wchodziła na polski rynek, to ja jej nie wróżyłem sukcesu. Ja byłem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o jakość tej tureckiej broni, tych tureckich strzelb, ale bardzo pozytywnie się myliłem. Kral okazał się bardzo fajną firmą, która robi naprawdę porządne strzelby. Nie będę się wypowiadał na temat jakiejś niezawodności czy jakości pistoletów czy karabinów, aczkolwiek strzelby Kral Arms tureckie według mnie całkiem w porządku. Zobaczymy, co wystawili dzisiaj na IWie. No, jest i Kral Arms Marine, strzelba, w której ja osobiście się całkiem zakochałem. Bardzo elegancka i o dziwo naprawdę, naprawdę bardzo wytrzymała, radzi ona sobie. Są wersje samopowtarzalne. Kral Arms prezentuje także wiatrówki łamane. Ile to ma dżuli? Czy piszą, czy nie piszą? Nie piszą, ile to ma dżuli, no ale podejrzewam, że to jest wszystko w naszym polskim limicie. Ale z wiatrówkami Krala nie miałem jeszcze w ogóle do czynienia. Całkiem mi się podobają strzelby. W tym przypadku mamy tutaj takiego boka w kamuflażu, choć taki chyba dziwny trochę kąt kolby, ale może wydaje się dlatego, że ma tego tamhola. Co ja wam powiem? Moja opinia o marce Kral Arms jest taka, że robi po prostu bardzo przyzwoite strzelby. Nic im nie brakuje. Tutaj wersja taka troszeczkę bardziej
taktyczna MX4. Ładne one są, ładne. Jeżeli są tak samo niezawodne i odporne na użytkownika jak ten Kral Arms Marine, z którym ja miałem do czynienia, no to naprawdę szapoba dla Turków, że w tak dobrej cenie robią te strzelby. No i mamy strzelbę Kałacha, coś zupełnie poza moimi zainteresowaniami, ale jest. I mamy strzelbę Aera, ale nie na 223, tylko na nabój 410. Rzadkość w Polsce, no ale można dostać jak najbardziej. Pokażę wam, jak to od przodu wygląda. No i strzelbo Kałach. Ja wiem, że to się jakoś nazywa, że producent to nazwał, ale ja będę mówił na to strzelbo Kałach, no bo to jest strzelbo Kałach. No i bardzo śmieszna, taka futurystyczna trochę strzelba w układzie bezkolbowym. Ale uwaga, uwaga, czy was też bije ten bezpiecznik? Niesamowite. Fajne. Nie kupiłbym, postrzelałbym chętnie na strzelnicy. Zobaczyłem w książce, że wystawia się firma, która się nazywa Zastawa. Kilka sztuk broni zakładów Zastawa było u mnie na kanale pokazywane, produkowane. Aż tak dobrze to nie ma. Prezentowałem kilka modeli, ale jestem ciekawy, czy to jest ta sama Zastawa, albo chociaż czy ma coś wspólnego z tą starą Zastawą produkującą M72 czy M58. Przepiękne karabiny. Pięknie zrobiona osada, piękny zamek, aż ostrości nie łapie od tego blasku. Wow, pięknie to jest wykończone. Z tego, co się dowiedziałem, jest to firma, jakby oczywiście ona przechodziła kilka tam przekształceń, ale to jest jak najbardziej spadkobierca producenta tej popularnej broni z czasów Jugosławii. Piękny karabin. Ale widać, że go olejem zalali, żeby ładnie chodził. Znalazłem półcalówkę Zastawy. Piękna półcalóweczka Zastawy. Trzeba bakę odjąć, żeby to otworzyć. Coś pięknego. Z GHM9 tą krótką miałem do czynienia. Natomiast tutaj jest taka praktycznie karabinkowa wersja. To jest tak naprawdę PCC, on jest zasilany 9. Całkiem fajny pistolecik. Jakbyście chcieli, to od razu reklama, krótsza wersja jest dostępna na strzelnicy Playground w Gdyni. Natomiast tutaj długa wersja. No tak trochę aerowo, ale ergonomia mimo wszystko zupełnie inna. Niemniej bardzo fajne. Kolejna świeżynka, pistolety Springfield Armory Echelon. One są dosyć podobnie wyprofilowane co Archony, które pokazywałem wam już jakiś czas temu. Natomiast już pistolet jest zupełnie inny, troszeczkę bardziej klasyczny. Wydaje mi się, że też troszeczkę bardziej dostępny cenowo, przystępny cenowo. Niemniej bardzo, bardzo fajny pistolecik. Bardzo dobrze wyprofilowany jest ten chwyt, bardzo fajna teksturka chwytu. Jakby porządnie zrobiony, naprawdę nowoczesny pistolet, bez odgrzewania jakichś tam starych kotletów, że tak powiem. No i oczywiście praktycznie jak wszystko z wersją, także optic ready, podkolimator, no to tutaj już bajeczka, naprawdę. No i coś, co już od pewnego czasu istnieje nawet na polskim rynku, Springfield Hellcat. Bardzo fajny, mały, subkompaktowy pistolet. Generalnie z takim przeznaczeniem do codziennego noszenia. Z tego, co pamiętam, one mają dosyć twarde spusty, chociaż nie wiem, czy to jest jakaś specjalna wersja. Ten jest mimo wszystko dosyć przyjemny. Pan ze Springfielda mnie właśnie zapytał, dlaczego rozmawiam z pistoletami, więc może już faktycznie czas dzisiaj. Lecieć. No dobra, słuchajcie, pierwszy dzień mojego zwiedzania targów IWA Outdoor Classics 2024 dobiega już właściwie końca. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ta impreza wygląda. Bawiłem się świetnie, jestem wymęczony, ale po prostu gęba się cieszy. Wracam chyba do hotelu, siadam montować ten materiał dla was.
Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.